Cześć, witajcie. Ja jestem Goldzor i witam was bardzo, słuchajcie, serdecznie w vlogu. Słuchajcie, bardzo dawno vloga nie było. Ja vlogi uwielbiam robić, dlatego nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ich nie robię. A dzisiaj, jako że jest fajna okazja, żeby jakiś fajniejszy vlog zrobić, żeby coś was zaciekawiło, to właśnie robię. Mam nadzieję, że wyjdzie z porządku. Co dokładnie będziemy robili, to może po tytule już wiecie, w zależności od tego, co tam się wydarzy, bo jeszcze nie wiem, co się wydarzy. Ale no, powinno być spoko. Ale nim znajdziemy się tam, gdzie docelowo mamy być, mogę zdradzić, że na stadionie piłkarskim, najlepszym w Krakowie, to mam, słuchajcie, coś takiego. Patrzcie sami. Wielkie coś takiego. Nie chcę wam adresu mojego pokazywać, ale to jest cholernie ciężkie, cholernie ciężkie. Siedzi to u mnie już 3 tygodnie w pokoju, zajmuje dużo miejsca. Więc czas dzisiaj to po prostu rozpakować. Słuchajcie, mam nadzieję, że się generalnie nie zabiję wyciągając to, ale to jest, ja pierdzielę, o! No, na siłownię chodzę, nie? To widać, ale ja no nie chodzę i to jest właśnie ten problem. Bo to, słuchajcie, waży dobre 20 kilo, ale... Jest. Słuchajcie, nóż unboxingowy jest. Dawno też generalnie nic nie rozpakowywałem tak dla was. W ogóle zobaczcie, jak to jest ciekawie zapakowane, bo to jest w takiej skrzyni. Kurde, tego to nie widziałem. To w takiej skrzyni jest, dlatego to takie ciężkie. Ale będę miał tutaj do sprzątania rzeczy, tej folii. O Jezu. Dobra, mam nadzieję, że warto się z tym pomęczyć. O, to już wiem chyba od kogo. Dawaj, folio! Goldzor, pokaż siłę. No chyba jednak nie pokażę. O, sypie się z tego. No nie, no nie mówcie, że będę musiał jeszcze odkurzać. Ożeż kurde, no. Ożeż kurde. Oby było warto, panowie Noobs from Poland. Bo to od was widzę, że dostałem coś. Pytanie co? Dobra, pozbyłem się tej folii. Wyjazd, wyjazd, głupia folio. Tak wygląda, słuchajcie, skrzynka. Ja wam to podniosę może w ten sposób, żebyście zobaczyli. Ach, to jest cholernie ciężkie, serio. Ja nie żartuję. Dobra, dajmy to tutaj. No i zobaczmy. Mamy tutaj jakieś proste zawiasy. Skrzynia numer 26. Noobs from Poland. Total Tank Simulator. Dobra, coś mi to mówił. Jezus, ile tutaj mamy tej ściółki. Goldzor, dla mnie, ewidentnie dla mnie. Co my tutaj mamy? Coś bardziej prywatnego, czy mogę wam pokazać? Czy nic? Nie, no coś tam jest w środku, ewidentnie, jakiś list. Do końca nie chcę was też was przynudzać, bo może chcecie po prostu już zawartość zobaczyć. Mam nadzieję, że fokusa złapało. Pozdro od Jarka z Noobs from Poland. Też cię, Jarek, pozdrawiam. Pozdrawiam całą ekipę. No i słuchajcie, dostałem do tego jeszcze taką fajną grafikę. Logo, drugie logo, tym razem gry. Tutaj też generalnie to jest. Łodźcie, panie, ale z tym to przesadziliście. Chłopaki, chłopaki, ja mieszkam w mieszkaniu. Co ja mam z tym zrobić? Dobra, nie chcę tego wyrzucać, żeby potem mieć jak najmniej sprzątania. Zacznijmy od tego, co jest na samym wierzchu. Czy to są kubki? Dwa kubeczki na sam początek, ok, przydadzą się na jakąś herbatkę, czy coś, zdecydowanie. Dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy, wow, 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 wow. Mamy, słuchajcie, koszulkę Noobs from Poland w rozmiarze L. Więc nie wiem, czy będzie dobra, bo noszę, słuchajcie, M-kę. I co ta koszulka ma na sobie? No pewnie też podobny nadruk do tych z kubka. Zobaczmy. No jest to taka zwykła, biała koszuleczka z grafiką. Noobs from Poland Tank, Total Tank Simulator. Ok, L-eczka. Będę potem mierzył, czy będzie się działa. Może być taka trochę oversize na mnie, ale mam nadzieję, że i tak będę w stanie ją nosić. O, dobra, w ten sposób. Trochę mi to zajęło rozkminienie. Czyli tutaj mamy te smakołyki, co wspominali w liście. Mamy ekologiczne morele. Okej, okay, do owsianki się przyda. Pewnie ekologiczną granolę. Maliny i kakao. O, super, maliny i kakao. No nie mogliście lepiej trafić, panowie. I jeszcze mamy pestki dyni. Okej, okay, czyli mamy taką eco-fit paczuszkę z żarciem, w takim mega zarąbistym. Jak to się kurde nazywa? Napiszcie mi w komentarzach, jak to się nazywa. Sakiewka? Jakieś coś takiego? No nie wiem, ale mega fajne to jest takie jeszcze takie zaprawione w bojach. To mi się podoba, że to nie jest takie prosto z fabryki, tylko takie widać, że no może nie używane, ale po prostu zrobione na takie, wiecie, takie, że coś tam już przeżyło. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Tutaj mamy coś zapakowanego.
I tutaj mamy jeszcze jakieś takie plakaty chyba. Tak, słuchajcie, to są plakaty, ewidentnie to widzę tutaj, jak sobie spojrzę. Natomiast tego nie będę w tym momencie rozwijał po prostu, bo nie chciałbym sobie ich uszkodzić takim szybkim rozwijaniem. Dlatego pokażę wam je może gdzieś na moim Instagramie. Wbijajcie na Instagrama Goldie Here, followujcie. A ja przechodzę do kolejnych rzeczy. Tutaj mamy coś zapakowanego. O, shit! Dostałem taki plecak. Ha! Kozacka sprawa. Kozacka sprawa, taka militarny plecaczek. Nie no, kozak. I coś tam jeszcze, coś tam w środku jest. Strasznie jest, kurde, brudny w tym wszystkim, w tej zasranej ściółce. A tutaj mamy kolejne żarcie. Ekologiczna pszenica ekspandowana z miodem. Wow. Ja muszę zrzucać brzuch, a nie żreć. Chłopaki, ja muszę zrzucać brzuch, a nie żreć. Ciastko owsiane, kakaowe i takie zwykłe. Wow. Ej, serio, ja lubię takie rzeczy. Skąd wy o tym wiedzieliście, że ja lubię takie rzeczy? Kozaczek. Tak chciałem powiedzieć. O, tutaj mamy jeszcze coś. Torba na wyposażenie. Data produkcji 1074. No chyba nie do końca. Pokażę wam to. Tu w środku, słuchajcie, mamy ekologiczną wiśnię. Dżemik. Kozak! Ja pierdzielę! Skąd wy wiedzieliście, że to... Słuchajcie, maliny tam były, kakao, wiśnia, morele. To są jedyne owoce i jakieś tam inne tego typu odżywcze rzeczy, które lubię. Serio. Jakbyście mi tutaj dali, nie wiem, coś z jabłkami, to passe. Ale wiśnia, kozak. Super, super. No to jest też coś do kanapeczek, posmarowania sobie. No i w sumie w tym plecaczku już nic więcej nie ma, ale kozacki jest ten plecak, serio. Czuję to, słuchajcie, czuję to. Co tu jest? Coś do picia teraz, widzę to już. Może coś takiego, wiecie, tak... Tutaj co... Pan Tadeusz. I nie jest to lektura. Słuchajcie, tak sobie już teraz na chillku podsumowując, dostałem mega wypasiony prezent od Noobs from Poland. Chłopaki, dziękuję prześlicznie. Dziękuję prześlicznie za wszystko do zjedzenia. Na półkę oczywiście. No i te akcesoria. No słuchajcie, to jest kozak absolutny. Także słuchajcie, troszkę się spociłem to wszystko odpakowując, bo trochę tego jest, jak widzicie. Skrzynka też, już wiem dlaczego tyle ważyła, bo jest z drewna. No, prawdziwy militarny zestaw, słuchajcie. No znaczy, no wątpię, że tam na wojnie sobie jedli ekologiczne dżemy wiśniowe. Ale mega fajny klimacik. Za to mega serdecznie raz jeszcze Noobs from Poland dziękuję. Podsyłam wam gdzieś tutaj to, co znajdę właśnie o tej gierce, którą sobie przetestuję, jak wrócę z tego, co dzisiaj będę robił. Czy wszelkie informacje, jeżeli będziecie chcieli, to sobie również sprawdźcie. Docencie promocję, jaką robią, bo wow. Wow, to jest najlepsza paczka, jaką dostałem kiedykolwiek. Skrzynia, tak to lepiej mówić. Skrzynia, po prostu taki unboxing militarnej skrzyni. Pierwszy raz w życiu na moim kanale. A ja teraz, słuchajcie, czas się przebrać. Zaraz będzie po mnie ziomek, bo już jest 16:42, co mam nadzieję teraz widzicie. A to oznacza, że za 15 minut jedziemy. Dobra, mogę też powiedzieć. Dzisiaj Wisła gra z Lechem Poznań. Mecz bardzo ważny dla tabeli, jak zresztą co kolejkę w Ekstraklasie, także mam nadzieję, że 3 punkty dzisiaj zostaną w Krakowie. Trzymajcie też kciuki, no, a ja się zbieram. Nie no, ogólnie Wojtek, to wcale się nie spóźnimy, jak jest 17:20, stary. Na pewno się nie spóźnimy, nie. Wisła wygra 2 ostatnie mecze, ostatni gra w Zabrzu z Górnikiem. Powinna być w europejskich pucharach generalnie, bo... No bo wątpię, że wszystko by się ułożyło tak nie... O, już idziemy. Chciałem sobie pogadać, ale miał robić coś innego niż sikać i...
I kłamał. Oczywiście, że kłamał. Dobra. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem grać dla was, że mogłem grać dla Wisły Kraków.
życiu, mojej żonie Janie. Dziękuję Ci, kochanie. Słuchajcie, czas tego vloga zakończyć i słuchajcie, nie spodziewałem się absolutnie, że tak tego vloga będę kończył, w sensie w takim nastroju. Co prawda zremisowaliśmy z Lechem, przedłużyliśmy swoją szansę na europejskie puchary, która w dalszym ciągu jest jak najbardziej. Musi kilka czynników się odbyć, żeby tak było, ale jest. No i słuchajcie, Paweł Brożek kończąc, no może nie karierę, bo mówił, że jeszcze butów na kołku nie zawiesza, ale kończąc swoją niesamowitą przygodę z Wisłą, strzela bramkę w 90, no setnej minucie, bo to była 10 minuta doliczonego czasu. Co tam się stało, to ja nie wiem. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał. Przepraszam, że chaotycznie, nie potrafię jeszcze fajnych vlogów robić, ale mimo wszystko mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczka, subskrypcja, a ja się z Wami żegnam. Mówi Goldzor, na razie.